Dzień dobry. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj nie będziemy przynudzać. Nie będziemy przynudzać, mam bardzo krótki... Chcielibyśmy nie przynudzać, ale Małgorzata jak zwykle zacznie dużo mówić i niestety. A ja tak dla jaj. Dzień dobry, witam, się przygotowałam. Słuchajcie, zanim zaczniemy cokolwiek wam opowiadać, to chciałam przypomnieć... Aaa, karteczki! Co to masz? Zaraz. Chciałam przypomnieć, że jeszcze trwa konkurs i ten konkurs miał być rozwiązany dzisiaj o 9, ale tutaj w to miejsce, gdzie... Pokaż Marcin, pokaż. W to miejsce nadrukujemy jedynkę lub dwójkę w przypadku takiego bodziaka. Jeżeli będzie to koszulka, to nadrukujemy trójkę, czwórkę, piątkę, co tam sobie wymyślicie, nawet 99 może być. Witam, dzień dobry, dzień dobry. Dobrze, że nie obgryzałem paznokci dzisiaj. I także ten bodziak jest na IGTV, jak się cofniecie u nas na Instagramie, jest jeszcze do wygrania. Nie mogłam zrobić live'a i rozwiązania konkursu w jednym czasie, bo to niemożliwe jest. To po pierwsze, dzień dobry, masz a po drugie... Dlaczego? No bo siedzisz gdzieś. Ty tak ustawiłeś, no to jak ustawiłeś? Ach, ała, a jak spadnę? To będzie pośmiewisko. I jak... No i co mówią? Że nie było live'a, bo... Live teraz jest. Ten live jest co prawda nagrany kilka lat temu, ale jest. I bo tutaj właśnie miałam takie pytanie. I te karteczki to są w ogóle niepotrzebne karteczki. Czemu? No bo te karteczki były do konkursu. To po co je robiłaś? No bo przyniosłeś mi je razem z bodziakiem. No więc po live'ie rozwiązanie będzie... dzień dobry, będzie rozwiązanie tegoż konkursu, o ale którym mowa. Jeszcze możecie iść tam zagłosować. Nie na live. Nie na live. Nie mogę zrobić, wiecie czemu, dlaczego nie mogę rozwiązać tego konkursu na live? Ponieważ telefon nagrywam telefonem i technicznie jest to jakby niemożliwe. No tak, po prostu się nie da i musicie mi uwierzyć, że to nie jest możliwe, więc do rzeczy. Witam was, dzień dobry, ja. Dzień dobry, witam was, ja, dzień dobry, Marcin. Martin i Gośka. Czyli tak w skrócie firma Dejna, znajdziemy sobie kartkę. O czym to dzisiaj mieliśmy mówić? Dawno nas, powiedzieć, kim jesteśmy. Dawno nas nie było. A gdzie jest ta kartka? O jest, popatrz. Bez kartki ja nie dawno wiem, nas jestem. Nie było. Powiem wam szczerze, że mieliśmy od 2 tygodni zrobić live'a, ale tak, za przeproszeniem, jak nie urok, to przemarsz wojska, jak to mówi moja przyjaciółka z Warszawy. I ciągle coś nam wypadało, nie? No zgadza się, ciągle tak, tak jakoś, nie to, że ciągle czegoś brak, ale cały czas coś było, coś wypadało innego. Więc dzisiaj troszkę tak na żywioł, ale jesteśmy. Co powiem, że zajmujemy się nadrukami na tekstyliach, szyjemy dla dzieci bodziaki i nie tylko. Nie tylko. Zasnąłeś? Nie, słucham co mówisz, ty zawsze dużo mówisz, więc ja zawsze słucham. Ja dzisiaj jestem trochę taka, muszę okulary założyć, bo coś piszą o nas złego, muszę przeczytać co piszą, a ty opowiadaj. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Marcin. Co? Dzień dobry. Mów co? No, chciałaś poczytać. Tak. No ale to ja czytam, a ty mów w tym czasie, żeby się coś działo. Właśnie, Małgorzata przygotowała mi tutaj kartki. I tak, bez kartki nie wiemy czym się zajmujemy. Zajmujemy się nadrukami na tekstyliach. I tyle. Robimy to dobrze. Na tyle dobrze, ile potrafimy. Mówisz, że widać mi pół twarzy, a teraz? Zobacz teraz. Teraz cię nie widać, bo cię zepchnąłem. Zobaczcie, z kim ja jestem. Tyle lat się męczę. Nie wiem, czy się męczę, czy się nie męczę, ale tyle lat jest. No i co tutaj dalej? To jest kartka, słuchajcie, z poprzedniego live'a. Dzień dobry, witam, więc mogę przeczytać to samo. Można otworzyć poprzednią drogę. No, także tak. Zajmujemy się nadrukami na tych chwilach. Marcin, no co pomieszałeś? Nic nie dotykam. Musisz coś powiedzieć. Najwięcej pytań dotyczy... Kiedy wysyłamy? Dzisiaj odebrałem kilkanaście chyba telefonów z pytaniem, kiedy wysyłamy, jak długo nam zajmuje nadrukowanie na odzieży waszego pomysłu. Staramy się to robić z dnia na dzień. Czyli jeżeli do godziny 20 danego dnia ktoś nam złoży zamówienie i opłaci w systemie PayU, to na pewno wyślemy to na drugi dzień. Jeżeli ktoś wybiera pobranie, też
staramy się wysłać na drugi dzień, ale tu prośba do klienta, żeby zawsze potwierdzał chęć zakupu. Dostaje zawsze od nas maila z informacją. Kto dostaje? Na jaki klient, kiedy zamawia. Musi klient sprawdzić, czy dobrze podał adres wysyłki i czy dobrze wpisał wszelkie informacje się często, co do nadruku. Zdarza się często, powiem Wam, coraz częściej się zdarza, że klienci nie mają, nie używają maili w ogóle. Generalnie powiem Wam, że to jest to utrudnienie dla nas ogromne, ponieważ bardzo dużo osób mówi, że ja złożyłem zamówienie, a nie dostałem. No złożyłeś, nie dostałeś, bo nie potwierdziłeś tego zamówienia. W przypadku pobrań wymagamy potwierdzenia i mail jest, on musi być wpisany, czyli mail jest wpisany, czasem jest niepoprawnie wpisany, więc w ogóle to zamówienie jakby jest takie... Jest? Ważne jest sprawdzanie poczty e-mail z tego względu, że dostaniecie od nas informacje o statusie przesyłki. I często mamy tak, że klienci dzwonią do nas, pytają się, gdzie przesyłka? A my mówimy, no tak, przesyłka, zaraz sprawdzimy. Okazuje się, że przesyłka już jest odebrana na przykład. Klient mówi, jak to? Przecież nie odebrałem. A to zostaje, kurier może czasami grzecznościowo zostać u sąsiada, u kogoś znajomego. Nie zawsze ta osoba, u której zostawił, powiadomi nas o tym, że mamy przesyłkę. Ale mieliśmy też taką sytuację. Rybę? Karpia? Mieliśmy też taką sytuację parę dni temu, że jakaś pani odebrała, a nie odebrała i też było takie zamieszanie. Szukaliśmy tej przesyłki, a okazało się, że ktoś odebrał, ona nawet nie wiedziała, że ktoś odebrał. Zgadza się. Było tak? Nie dalej jak wczoraj mieliśmy sytuację tego typu, że klientka złożyła mu zamówienie. Obgadujmy trochę klientów, to jest taki nie, fajny rozwiążmy problemy. To jest życie, trzeba porozmawiać klientka o wszystkim. Złożyła u nas zamówienie, tak jej się wydawało. Dopóki Marcin ale nie odebrał telefon. Zadzwoniła do mnie, porozmawialiśmy, okazało się, że ona doszła do zamówienia, wrzuciła sobie do koszyka, wybrała sobie nawet gratisowy kapelusik. Ale kapelusiki się już skończyły, już ich nie ma. Na razie nie ma, zgadza się. Ale nie dokończyła tego zamówienia. Nie wpisała swoich danych teleadresowych, więc zamówienie nie mogło być zrealizowane, bo to tylko ona widziała, co chce zamówić. Bo nie wysyłamy tam, gdzie się nie da wysłać, jeżeli nie ma adresu. W każdym razie wspólnie, all together, wytłumaczyłem przez telefon. Jak to ma zrobić? Wpisać nazwisko, wybrać formę przesyłki, formę płatności, ciach, zamówienie od razu. Powiem Wam, że a propos tych maili jeszcze, coraz więcej osób pisze przez Messenger, przez Instagram, jak chcę zamówić, jaka cena, a ile to kosztuje. Wiecie co, to nie tyle nas irytuje, co wprowadza to pewien rodzaj takiego zamieszania, z tego względu, że jeżeli ktoś mi pisze tutaj na Instagramie, jaka cena, szczerze mówiąc, czasem opadają mi ręce, bo nie wiem, co odpowiedzieć, bo nie wiem, czego cena. Mamy asortyment dość bogaty, jak wiecie, zależy od nadruku. A jeszcze często jest tak, że on by gdzieś tam jakiś obrazek podsyła klient i taki nadruk, jaka cena. Nie wiem na czym, jest bodziak, śpioszki, pajacyk, rampersy, koszulki dla osób dorosłych, koszulki dla dzieci. Wszystko to ma swoją cenę, wszystko to jest w różnych cenach. Długi rękaw, krótki rękaw, tego wszystkiego jest tyle, że na którymś live zrobiłam taki fajny, śmieszny konkurs i chciałam, żebyście to policzyli i wyszłam na głupa, więc więcej konkursów nie będzie na live. Na głupa? Na głupa, no tak, bo podałam praktycznie... Na głupkę. Na głupkę? Głupkę. No tak czy inaczej, naprawdę zastanawiam się, czy faktycznie jest tak popularna sprzedaż taka instagramowa, taka od osoby do osoby, czy przez Facebooka na Messenger, nie wiem. Naprawdę nie wiem, ale chyba to ku temu idzie, że sklepy internetowe zaczną działać tylko na Instagramie i na Facebooku. Może to będzie dobre, bo płacimy tyle pieniędzy za utrzymanie serwera i wszystkiego. Jest to ciekawe z tego względu, że klient ma bezpośredni kontakt z nami, zawsze może coś dopytać, ty możesz coś dopowiedzieć. Coś zasugerować, co by było lepsze dla klienta. Mm-hmm. I to jest taki bezpośredni kontakt. To troszeczkę tak wracamy do takich sklepów
nazwijmy to zwykłych, nie internetowych, gdzie można było porozmawiać z kimś, ktoś mógł nam zawsze poradzić. Przyjmujemy więcej pieniędzy. Tutaj mam pytanie, czy jeżeli dostaniemy więcej pieniędzy, to zaakceptujemy kwotę? Oczywiście, zawsze, zawsze napiwki są mile widziane u nas. Jak nie A tak na serio, to zawsze rozliczamy. To musi być kwota taka, jaka jest za dany produkt wraz z przesyłką. Także nie ma tutaj problemu. Wysyłamy na cały świat, za granicę, nie ma tutaj problemu. Zgodnie z cennikiem, jaki jest podany u nas na stronie. Jeżeli chodzi o płatności... Nie, bo tutaj mam pytanie takie. Tak, jeżeli chodzi o płatności, ktoś płaci, tak jak tutaj... jest pytanie w euro, to może skorzystać z systemu płatności PayPal, gdzie no, zaczarżowana będzie taka kwota, jaka fizycznie jest do zapłaty. Dokładnie. I tutaj nawet gdybyśmy się, że tak powiem, sprędali, to nie da się zapłacić więcej niż wychodzi cena w sklepie. Ale jeżeli ktoś zrobi nam przelew na wyższą kwotę niż faktycznie ten towar kosztuje, no to wtedy już mamy zagwozdkę. No to już musimy rozliczyć to z klientem. Ale albo powiem... zwrócić pieniądze, albo klient być może chce coś domówić i wtedy... Często jest tak, że klient albo coś domawia, ja piszę wtedy maila, że jest nadpłata, wtedy klient albo coś domawia, żebyśmy do przesyłki dołożyli, albo były też takie sytuacje, że... Nie wiem, czy ja mogę o tym powiedzieć. O czym? Uwielbiam takie rzeczy, bo Marcin nigdy nie wie, co ja chcę powiedzieć. Jak ja tak mówię, Marcin, że ja mogę o tym powiedzieć i on tak się bardzo boi wtedy, bo nie wie, co ja mogę powiedzieć, prawda? Nie wiem, czy to jakieś rzeczy z sypialni wyciągniesz. Czy ja mogę o tym powiedzieć? Musisz, proszę. No więc to tak, to ja powiem o tym. To często jest tak, że ja tą nadpłatę, słuchajcie, wkładam do pudełka, do koperty, tak jak jest zapakowana przesyłka i ta nadpłata wraca do... zamówionymi produktami do klienta. Także tak to rozwiązanie, a dzięki temu jest mniej takiej papierologii, że zwrot, przelew i takie tam. Tak? Nie mogłam wiem, to powiedzieć? Nie wiem, czy mogę przytaknąć. Ale ja już to powiedziałam. No, ale... Nadal jest konkurs. W każdym razie, konkurs... dawno nie było takich sytuacji, jeżeli chodzi o zwroty finansowe. Pamiętam, że kiedyś fakt zdarzyło się kilka razy. Zdarzyło się kilka razy. Zwroty były z reguły w przyklejałam 10 taśmę. Zł no, to były... za zawyżone koszty przesyłki czy coś takiego. Tak jest, tak było. Co mamy dalej? Także tutaj jaka cena? Właśnie, no to jestem już nie tyle uczulona na takie pytania, ale po prostu trudno mi jest w jednym zdaniu trudno mi jest odpowiedzieć, jak pada pytanie, jaka cena, no bo nie wiem czego cena, no jakaś cena czego. Co tu mamy dalej napisane? Że wszystko wpływa na cenę, to już powiedziałam, nie będę się powtarzać, bo dzisiaj szybciutko, króciutko. Jeszcze jedno mamy pytanie. Kolejne pytanie jest... A propos ceny, to jeszcze coś... Dziękuję bardzo, proszę bardzo. Dobrze. A propos ceny, to jeszcze coś dopowiem. Nic nie widzę. Nie mamy marży 500%, żeby cena była jednakowa na wszystko. Dlatego jak będziemy są mieli niuanse, marżę taką które rozgraniczają tą cenę. Naprawdę nie da się powiedzieć, że wszystko u nas kosztuje jedną kwotę. Nie do końca. Nie do końca tak jest. Mam też wiele pytań. Wiele osób wkłada do koszyka rzeczy, rezerwując je w ten sposób, ale koszyki są opróżniane po jakimś czasie. Także to też nie gwarantuje, bo wiele osób pyta, czy w grudniu będą dostępne wzory te świąteczne, które cały czas wzory cały tak, czas ale czy będziemy wzory mieli... na pewno. Tylko wiecie, jaki był problem w zeszłym roku? W zeszłym roku mieliśmy taki problem, że brakło nam naszego materiału. To jest nasz materiał, nasza bawełna i na pewno nie uszyjemy z niczego innego. Na dzień dzisiejszy mamy chyba 6 belek materiału i na pewno, jeżeli on się skończy, jeżeli wyszyjemy go w całości, to po prostu no nie będzie więcej czerwonego, bo czerwony, no nie ukrywajmy, czerwony to jest taki kolor, który w tym czasie sprzedaje się go najwięcej. Najwięcej sprzedajemy tych rzeczy w czerwonym kolorze ze względu na to, że reklamy też mamy wszędzie. Wszędzie mamy reklamy pokazane. No tak, no ale generalnie święta się kojarzą gdzieś z czerwienią. Z czerwienią, z zielenią, ale jednak bardziej co roku jest to samo czerwień. Także jesteśmy przygotowani na duży boom. Ten przedświąteczny boom dopiero nadejdzie. I tutaj a propos właśnie przesyłek, jak tak pytacie o przesyłki, na dzień dzisiejszy wszystko u nas płynnie idzie. Czyli tak, jest zamówienie, jutro jest wysyłka.
i kurier doręcza na druk. Wszystko wysyłamy kurierem DPD, nie wysyłamy do żadnych paczkomatów, inkomatów, żadnych takich innych rzeczy. Wszystko kurierem DPD. I no i coś mi uciekł wątek. Za bardzo się rozbujałam. Napiję się łyk wody i może pójdzie, co? Tak jest. Wysyłamy DPD, na drugi dzień jest u Was. Zamówienia wysyłamy, tak jak wspomniałem wcześniej, dzień po złożeniu zamówienia. Aha, ale jak już zacznie się taki, chociaż nasz kurier, mamy tutaj wspaniałego kuriera, cały czas tego samego od lat, jeżeli ta fala taka przyjdzie, że tak powiem, kulminacyjna. Ostatnio go ukleiłem nawet samochód. No i to wtedy zdarzają się takie poślizgi, jeden, dwa dni, nie wynikające absolutnie z naszej winy, chociaż czasem też jak jest dużo, to musimy coś przełożyć na następny dzień, ale kurierzy nie wyrabiają się i to też jest tak... No ale dzisiaj rozmawiałem z Krzyśkiem, czyli naszym kurierem i już mi mówił, że jest straszny bałagan na Sosnowcu. Dzisiaj, słuchajcie, przyjechał do nas, o której przyjechał po przesyłki? Z reguły przyjeżdża w granicach godziny 15, nawet o 14. Dzisiaj przyjechał po 16. Dzisiaj już przyjechał w pół do piątej, więc wiecie, no świadczy to o tym, że ten ruch, że to przyspiesza wszystko. Także tak jak mówię o przesyłkach, czy wyślecie, może u nas... słuchajcie, kolejny temat. Dzisiaj nie będzie to wesoły live, niestety. O Boże, co ty taka jest? Dzisiaj się poirytowałam. Co się stało? Słuchajcie, pytań takich, czy podejmiemy współpracę, dostaję sporo. I dzisiaj odmówiłam kilka osobom. Ktoś mi podpowiedział, nie odpisuj. Jako, że wiecie, no ja dużo gadam i dużo piszę, witam. I bardzo lubię z ludźmi rozmawiać. To no, nie lubię tak kogoś olać. Brzydkie znaczy generalnie słowa. Mówisz o osobach, które piszą do ciebie, żebyś coś wysłała za darmo, a one w zamian coś wykonają dla ciebie. Tak. I powiem wam, że piszę tych osób coraz więcej. Ciężko mi jest sobie z tym poradzić, bo każdy ma piękny profil, każdy ma piękne dziecko i naprawdę chciałabym każdemu coś wysłać. Ale słuchajcie, nie jest to możliwe. No, nasze rzeczy nie rosną na drzewach i tutaj, no nie wiem, ten live będzie dostępny. Jeżeli nic nam tutaj się nie wydarzy, to postaram się go udostępnić przez 24 godziny, to może ktoś obejrzy i zastanowi się, że no, nic nie jest za darmo. Powrócę jeszcze do tego. No. Nasze rzeczy są, nie są tanie. To nie jest... Wszystkie osoby, które mają, to nie jest znają... Pepko, to nie jest Aldi, to nie jest tam... To nie ta półka. Stąd też no, nie jesteśmy w stanie... A że współpracujemy naprawdę z wieloma osobami... Ale nie jesteśmy w stanie wszystkim wysłać. Ale to... Firmy, które rozsyłają wszystkim, no niestety, albo są aż tak bogate, Są takimi potentatami. Mają tak dużą marżę, że ich stać. Że mogą sobie pozwolić na to, że wysyłają, czy to są deski do prasowania, wiecie, czy to są cokolwiek... Nie kenudy, te ostatnio jakieś roboty poszły do wszystkich znanych dziewczyn z Instagrama i no naprawdę, nie możemy sobie na to pozwolić. Tutaj no, mam nadzieję, że większość z Was to rozumie. Ale to taki mój apel, no, że kurczę, no. Dobra. Jeszcze tak, wiecie co ma, takie mnie, często mi się, wypisałam sobie te pytania, co się często powtarzają, ale mi się, mam zobacz, 2B, a potrzebuję 2A. I teraz... Przejdź do 3. To przejdę do 3. Aha, dzisiaj był telefon, czy jak pani złoży zamówienie za pobraniem, to czy faktycznie to dostanie? Tak, pani się i zapytała. To właśnie miałam na myśli, to jest 2A, karteczka się znalazła. To no. Było, tak trochę dziwnie się poczułem, bo istniejemy na rynku 20 lat i nie zdarzyło nam się chyba, żeby wziąć pieniądze i nie wysłać, a jeżeli tak, to... No jest to dziwne pytanie, jeżeli ktoś, sprzedajemy, oficjalnie jesteśmy na rynku, tak, jesteśmy firmą legalnie działającą, można wszystko sprawdzić, mamy adres, mamy sklep, jesteśmy, łatwo nas namierzyć, łatwo nas znaleźć i dostajesz taki telefon i wiesz, a jaką ja mam gwarancję, że jak u Was zamówię, to
to dostanę. No tak, ale wiesz, to też trzeba zrozumieć, bo być może ta pani gdzieś zamówiła, a nie dostała, to wiesz, no niestety, no wszędzie się no tak, zdarzają ale oszuści. tutaj tłumaczę, że legalnie działamy na rynku i można poczytać, można o nas poczytać, nie tylko tutaj na Instagramie, ale generalnie w necie można poczytać, czy to są Google, czy Facebook, o naszych osiągnięciach, dla kogo pracujemy, z kim współpracujemy, nasze wyróżnienia, dyplomy i takie różne dziwne rzeczy. Będę się tym chyba więcej chwalić, bo tutaj na Instagramie trzeba się chwalić i trzeba pokazywać. No, technicznie, żeby sprawdzić filmę, wystarczy praktycznie dwie, trzy rzeczy sprawdzić. Na stronie każdej firmy powinien być adres. No. Jeżeli jest telefon stacjonarny, to bardzo miło, aczkolwiek teraz to mogą być VoIP-y, także tutaj też mogliby Was oszukać, ale jeżeli jest strona zabezpieczona HTTPS-em, czyli certyfikatem bezpieczeństwa, to już daje Dziękujemy nam bardzo. Jakieś domniemanie, że jest to firma prawdziwa. Później na stronie sklepu możemy znaleźć sobie NIPREGON, ogólnie dostępne CIDG, możemy sprawdzić sobie w centralnej bazie danych gospodarczych, czy ta firma faktycznie istnieje. Tyle. Okay. No widzisz, dobra pasta tutaj pisze, jest coraz więcej apeli, wiem, bo oglądam, podglądam też niektóre dziewczyny i piszą, że coś tam zamówiły, gdzieś tam zamówiły. Ja nie mówię tutaj o chińskich zakupach, ja mówię o firmach, które działają na polskim rynku i to się gdzieś tam, nie wiem, ludzie szukają szybkich pieniędzy, nie umiem tego wytłumaczyć. Ale same przyjemne rzeczy. Dziękujemy. Dziękujemy, same komplementy, żebyśmy się nie rozpłynęli po takim live'ie, to później wiecie jak się śpi, matko, wino niepotrzebne. Słuchajcie, no i co, no i wiem właśnie, że sporo dziewczyn zostało oszukanych, dlatego jest to bardzo przykre, że cierpią na tym polskie firmy, takie polskie małe firmy jak my, za te wszystkie 20 znaczy, lat wiesz, pracy. Ale popatrz na to inaczej, jeżeli ktoś handluje rzeczami tak jak my, no, powiedzmy tam 30-50 zł, to raczej nie oszukuje. Jak ktoś już kradnie, to już kradnie na telewizory. Nie zgadzam się z tobą, bo była taka afera o bieliźnie i dziewczyna została oszukana na 120 zł, bielizny wcale nie dostała, a zdjęcia były zaczerpnięte gdzieś tam z jakiejś super strony. Także naprawdę zdarzają się dziwne sytuacje. No 120 zł to już jest pieniądz. Poza tym ona potrzebowała tą bieliznę do jakiejś sesji czy do czegoś. Także każdy potrzebuje bielizny. Pewnie byś chciał mnie zobaczyć w takiej bieliźnie, ale cóż. Tak? No. Musiałbyś mi kupić taką bieliznę. Mikołaj się zbliża, więc może coś tam odłożysz na Mikołaja. Ale to Mikołaj ma kupić bieliznę? Dobra, lecimy dalej, bo już się ludzie zaczynają nudzić, zobacz, wszyscy poszli spać. I jeszcze wrócę do promocji. Cały czas promujemy teraz tą świąteczną kolekcję, no bo wiadomo, że jest święta tuż, no więc pokazujemy to co czerwone, to co najbardziej, największe zainteresowanie, to się pokazuje. Aczkolwiek cały czas mamy w sprzedaży 8, o 5, 6, 7, 8, tak? Tak? 8? Tak. 8 kolorów, których szyjemy, to są nasze kolory i to jest biały, różowy, niebieski, pomarańczowy, czerwony, zielony, fioletowy, czarny. I czarny. I to jest nasze 8 kolorów, które mamy cały czas w sprzedaży. To nie są kolory takie, które można spotkać gdzie indziej. Powiem Wam jako ciekawostkę, kolory, chyba nie mówiłam o tym. Które są dla nas barwione. Muszę Wam to powiedzieć. Kolor fioletowy został zaczerpnięty z teczki, w której trzymaliśmy jakieś dokumenty. Była taka piękna fioletowa teczka i słuchajcie, ten fiolet, obcięłam tą teczkę, róg obcięłam tej teczce i wysłałam do farbiarni. I na podstawie tego farbiarnia nam przygotowała. Do dzisiaj mam żadne gdzieś tą smyki, pantony czy inne cuda, no. Było to na podstawie teki. Teczki. Do dzisiaj mam tą teczkę, gdzieś jakieś dokumenty z obciętym rogiem, a ten róg właśnie pojechał do farbiarni, żeby nam ufarbowali taki fiolecik. Taki fiolet, jak był fiolecik, z którego się śmiejemy, że wygląda trochę jak milka. Jak tak, robimy nadruszka jak z czerwonym nadruk. Serduszkiem. Biały nadruk z czerwonym serduszkiem na przykład. To się śmiejemy, nam się komponuje z milką. Z czekoladą milką, tak nam się kojarzy to. To może także tutaj nasza łasuchowatość wychodzi.
No, taki. Co zrobimy? Wysyłamy wszystko z dnia na dzień. To już było. Co już zobacz, to już jesteśmy przy samym końcu. Na jakim końcu to jeszcze masz tyle tego? Cześć Dorotka. O, Dorotka dotarła. Beżowy. Słuchaj, Beżowy kolor? wiesz co z beżowy kolor? Jak to jest beżowy? To tak jak ja mam na sobie? Nie, ja mam siwy. Beżowy to jest taki jak ekran. Ekri taki beżowy, tak? Ewunia, tak? O beżowy mówisz? Cholera, nie wiem. Beż. Tak? Beż. No beż to tak, tak. Beż, Nie wiem. taki nudę, nie no. Jako mężczyzna mogę powiedzieć, że rozróżniłem dwa kolory. Ładny i brzydki. Z kolorami jest, nie jest łatwo. Powiem wam, że te sześć kolorów mamy, osiem kolorów wypracowanych, kawa z mlekiem. No właśnie, to nie jest takie, nie, w farbiarni to nie jest takie Ale proste. Trzeba cappuccino? zamówić, trzeba zamówić naprawdę bardzo dużo bawełny, trzeba zafarbować bardzo dużo belek. To jest, taki kolor, to jest naprawdę ogromne przedsięwzięcie. Na dzień dzisiejszy, wiem, Ewunia, wiem, już rozumiem jaki kolor. Trochę się tak droczę, wiesz, no tak, z przyzwyczajenia. Także nowy kolor, wprowadzenie nowego koloru nie jest łatwe. Nie jest łatwe. Także na dzień Jest łatwe. dzisiejszy Dużo pieniędzy i za to barwać się można. bardzo dużo kosztuje. Pomyślcie, że w Ekri No. musielibyśmy mieć cały asortyment znowu, bo Znowu, że kurczę, coś popatrz, jest tak sobie ładnie włosy sporo, podkręciłam sporo. i zobacz, coś mi się stało z moim lokiem. Dlatego chowasz Jejku. pół twarzy? Coś mi się nacisnęło. Co ci się nacisnęło, Natalia? Co ci się nacisnęło, że się śmiejesz z nas? No, wiesz, że my lubimy wesołych ludzi, Buha. także super, że ci się nacisnęło. Fajnie ci się nacisnęło, słuchaj, Dobra, ty tam nie plotkuj, tylko czytaj do zawsze swojej ci się karteczki. mogło nacisnąć coś gorszego. Aha, jeszcze tak, wiele osób pyta, jak robimy, coś tam. Jak sobie wejdziecie na naszą Naszą co? tablicę, jak jesteście na Instagramie u nas, na tej głównej stronie, nie wiem jak to się fachowo nazywa. Landpage. Okej, okay. To jak na Być może, landpage coś wejdziecie, takiego. może tak się nazywa, to niech się nazywa tak Takie coś, właśnie. co jest na początku. To tam są wyróżnione relacje i tam są w wyróżnionych relacjach różne są takie ponazywane przeze mnie podrelacje, niech to się tak nazywa. I to są takie z Insta Story, jak coś ciekawego, to ja tam wrzucam. Żeby było łatwiej zobaczyć. I między innymi jest tam taka zakładka, jak to jest zrobione. I tam sobie można kliknąć i sobie popatrzeć, jak drukujemy, jakie techniki, jakie kolory, tam można wszystko sobie zobaczyć. Jakbyście się nudzili, to możecie sobie tam popatrzeć, a mnie też będzie łatwiej niż za każdym razem opowiadać, jak to jest zrobione, bo nie da się, słuchajcie, nie da się 20-letniej praktyki opowiedzieć na jedno pytanie, a jak to jest nadrukowane. No, ciężko jest. Radzę sobie. Dlatego wiele osób jest zdziwionych, bo wiecie, że mnie jest łatwiej mówić, jak pisać. Ja prowadzę osobiście Instagram, czasem Marcina włączam w to, choć włączam. Nie Wciskasz. śpi. Śpi, Szukałem snu. słowa. Prosiłam cię, Wciskasz. żebyś nie spał. Jak wciskam ciebie? Co ja w ciebie wciskam? Ty już zapomniałeś, o czym mówiłaś. No. Co uciskam? Ratuj się karteczkami, co mówisz. No co się ratuj? No przecież odłożyłam, że czasem drukujemy w nocy, aby wysłać rano. No No taka to prawda. tak, tą karteczkę widzicie, przewinęłam ją, poszła. No więc ponieważ nie wiedziałam, włączam. Dzięki Ewunia. To jak ja włączam, ale co ja włączam? No nieważne, już zapomniałeś, co Już włączasz. zapomniałam, co włączyłam, więc Zmień. wyłączmy to. Wyłącz. Jest wyłączone i w ogóle po sprawie. Wszystko wysyłamy kurierem DPD. A właśnie, co mówiłam? Często wiecie, że wiele osób jest zaskoczonych, jak słyszy, bo jak mam pytanie, jaka cena, albo czy współpracujemy, to oczywiście nie robię tego złośliwie, tylko tak jest, wszystko sami robimy. Wszystko sami robimy. Na dzień dzisiejszy robimy sami. Wiecie co? I jak ktoś usłyszy mój głos, to powiem wam, że często jest takie zdziwienie, jest taka konsternacja. Jest tam ptaszek, że ktoś sobie odsłuchał tą wiadomość i mówię, kurczę blady. Mam nadzieję, że nie przeklnęłam. To zawsze ja odpowiadam. Jak cokolwiek nie wiecie, czy chcecie się dowiedzieć, to pytajcie, zawsze ja odpowiadam. Dzień dobry, witam. Zawsze ja Co odpowiadam znaczy na masz dzień dobry Instagramie. Instagrama? Już uciekło. Ewa powiedziała, żeby ciebie więcej do Instagrama.
Wiesz co, Ewa, ja jednak wolę, żeby on pracował, bo wiesz, to Instagram mnie tak wciągnął i ja się tutaj fajnie bawię. No, no jak mogę mu oddać coś, co sprawia... Zazdrosna. Jak 99% klientów to kobiety. No, taka prawda. Co on by tu robił w tym Instagramie? Tak to wiesz, to fajnie jest, nie? Ja sobie poplotkuję z dziewczynami, on pracuje. Jakoś to się, jakoś się uzupełniamy. Wiele osób mówi, że fajnie gotuje. Nie wiem skąd to wiecie. Czasami pokazuję wam obiady, czasami puste talerze. Różnie to jest, zależy co jemy. Słuchajcie, tak naprawdę wiecie, że nie umiem gotować, nie lubię gotować. Nie cierpię skarpetek, nie cierpię swetrów, nie cierpię czapek. Także... Gotować skarpetek? Czy ty jesteś poważna w ogóle? Nigdy nie byłam poważna i nie chcę być poważna. Jestem taka szturchnięta lekko, ale jest mi z tym dobrze. Dobrze. Małgorzata jest ewenementem, chodzi w zimie, zimą w klapkach. Wybieram takie sklepy... To jest taki Janusz zimowy, gdzie zimą chodzi w klapkach. Januszowa, grażyna. Wybieram takie sklepy, gdzie mają na dole parking. I wtedy wsiadam w garażu, jedziemy do sklepu, wysiadam, nikt nic nie widzi. Po ulicy nie chodzę boso. Albo zadaszony parking. Tak. I wtedy... ojejku, z TikToka ktoś nam tutaj się podłącza. Widziałeś? Tak, podłącza. No, my jesteśmy ze Sosnowca i musicie o tym wiedzieć, że u nas w Sosnowcu mówi się tak, jak się mówi. Dlatego w relacjach bardzo często słyszycie se. To nie jest se, to jest sobie. To jest sobie, ale to jest takie... Wiecie, bo jak ja sobie tak i on sobie. Słyszy se, a to wcale nie jest se, tylko to jest sobie, tylko to jest takie sobie subtelne. Ja też mówię se. Także wiele rzeczy, które mówimy, jest po prostu po sosnowiecku i ci, co wiedzą, słuchają, znają, no to wiedzą. Na dzień dzisiejszy darmowa przesyłka jest od kwoty 149 zł. Oczywiście kurier DPD. Ogłoszenie parterowe. Proszę Państwa, co tutaj jeszcze mamy z ogłoszeń? To już kartka numer 8, więc zaraz, Dorota, nie śmiej się, bo Ty mi później tam naubliżasz przez ten Messenger, ja później nie wiem, z czego lejesz. I później się... A to później się naśmiewają dziewczyny z Ciebie? No, naśmiewają się później o... A, nie print screeny Ci wysyłają. No, tak robią. A propos metek, szywek, też możecie zobaczyć u nas na wyróżnionych Instastory, bo co tam też pracujemy? O, tam też możecie zobaczyć, jak pracujemy. To chyba kartki mi się pomyliły. Coś inaczej tu pracowaliśmy na tej siódemce. Dobrze, nieistotne, kochanie. Nie ma to znaczenia. Kartka już. Lecimy na następną kartkę. Chodzą słuchy. Że lubię się przytulać do poduchy. To jest napisane. Dobrze, to nie jest ważne. Chodzą takie słuchy. Tak, każdy lubi się przytulić do poduchy. Trochę się zaczerwieniłam, musicie mi to wybaczyć. To nie była ta kartka, a ty musiałeś akurat przeczytać, jak mam tyle kartek. No bo, że akurat... ostatnio wyjąłeś kartkę z zakupami na live, także wiesz. Ale tu jeszcze mam o koguta. Koguta. Koguty, wiecie, kto... Maniuś, zobacz co Maniuś robi. Maniuś się myje, myśli, że wystąpi, on się nie wystąpi. Koguty są dołączane do każdej przesyłki. Koguty na przynoszą szczęście. Przynoszą szczęście, a na dowód tego obejrzyjcie sobie... Ostatni odcinek Domu z papieru. Nie można obejrzeć ostatnich. Inne są nieważne i tam nawet mówią o tym. No i tam jest może nie o naszych kogutach, nie ale o mówią, że... Tak, ale mówią, że kury i koguty przynoszą szczęście. I tak wczoraj jest. Powiem wam ostatni, bo właśnie obejrzeliśmy wczoraj ostatni odcinek trzeciej serii Domu z papieru. Wspaniały serial, jeżeli oglądacie Netflixa, lubicie... Nie spoileruj, była najsłabsza, ale są trzy serie i naprawdę film... My nie oglądamy, bo wiem, że Natalia tak ogląda, że na przykład ona obejrzała w 3 dni trzy sezony. Nie, my sezon sobie, my codziennie jeden. W porywach, jak robimy sobie taki wieczór filmowy w piątek lub w sobotę, to wtedy są chipsy, dobre jakieś winko i wtedy sobie pijemy... Sery. Wtedy se pijemy? Nie, wtedy nie se pijemy, nie sobie pijemy. Już dziewczyny tam zapisały. Tylko wtedy sobie oglądamy, to wtedy w porywach właśnie napiszemy, nie napiszemy, tylko oglądniemy, Marcinie. A czemu nie masz koguta? Nawet dwa koguty powinny być. Dlaczego ty nie masz, Natalia, naszego koguta? To nie jest fair. Trzeba to naprawić. Widzisz, wszyscy mają nasze koguty.
Właśnie. Nie wiem, jak to się stało, musimy to naprawić. Wiem, że wczoraj miałaś urodziny, wszystkiego najlepszego. A tu jeszcze jajowate, mieliśmy jajko. Jajowate. To jeszcze stare, to jeszcze z poprzedniego rzutu to były jeszcze magnesy. No a propos magnesów, to musimy się przyznać, to jest nasza produkcja. To są nasze magnesy. Sami drukujemy. Tak. Natalia, postaram się to jakoś naprawić. Naprawdę, obiecuję. Coś pomyślimy. Koguty sami drukujemy. Nie dość, że zobaczcie, dzielę się tym naszym szczęściem z Wami, bo wiem, że koguty to naprawdę przynoszą szczęście i dużo o tym mówiliśmy na ten temat, jak powstały te magnesy z tym hashtagiem kogut na szczęście, to Marcin sam je drukuje. Kupuje się taką ogromną rolkę, to jest cholernie ciężkie, magnes, no jakby nie było. I kurier, jak to przyniósł ostatnio, to pytał, co przyniósł. Ja mówię, nie wiem, a to właśnie był cała rolka tego magnesu i to się tam zapina, przypina i to się tam... On bardzo nie lubi przenosić do nas magnesów i karmy dla kotów. I nie lubi też paczek dla kotów Zoo Plusa. Wczoraj powiedziałam, robiłam relację, bo ktoś pytał, jaki żwirek i zamiast Zoo Plus to powiedziałam, że właśnie z Zalando dostaliśmy. A to zawsze tak mówisz. Bo wiecie, ja na Zalando zamawiam dla kotów, bo wtedy jest taniej. Modniej, na pewno modniej. No tak, jestem. Ewunia ma koguta okrągłego, takiego okrągłego. No ale nie wiedziałam, my też mamy, teraz stąd widzę kątem oka naszą lodówkę i powiem Wam, że na tej lodówce mamy wszystkie magnesy, jakie drukowaliśmy od początku. Widzisz, tam jest ten stary taki, co obcinaliśmy rogi. Nie ma okrągłego, to pierwszego magnesu. Idź przynieś te magnesy, żeby nie było. Idź przynieś proszę te magnesy i zaraz Wam pokażemy, jakie były pierwsze te magnesy. A ja w międzyczasie Wam tutaj poopowiadam, że tak ciężko się z chłopem robi life'a, że to się w ogóle w głowie nie mieści. Bo ty chcesz coś powiedzieć, a niby chcesz być grzeczna i chcesz, żeby on coś powiedział i to tak się... Na chwilę odejdę i już gadasz głupoty. No i właśnie, i wiecie, i z tą przesyłką to jest tak. To był pierwszy magnes. To był, tak wyglądał nasz pierwszy magnes, też z naszej produkcji. To jeszcze wtedy... Ojejku, to chyba Boże, jeszcze gdzieś... To było dawno temu. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że te magnesy były kwadratowe, drukowane, a ja, mamy taki, jak zszywacz coś takiego i obcinaliśmy rogi, więc każdy magnes, bo takie są dwa na naszej lodówce, dlatego nie możesz mieć. I każdy magnes cztery razy trzeba było ciachnąć mu rogi, bo nie mógł być ostry. To może to była taka zaokrąglarka. To tak, takie, także to była naprawdę handmade total. Później były takie magnesy. Taki i ktoś tutaj oglądał. I takie magnesy już dość długo były. Wycinaliśmy sobie ploterowo. To już tutaj ploter wycinał. To już nie ten. A teraz są takie. Ale jeszcze nie, to były przejściowe, takich już nie takie, te były przejściowe, bo tu za dużo danych i stwierdziłam, że po co komu nasz adres na lodówce i teraz jest tylko kogut, no tu nie ma koguta. No, koguta. A gdzie jest koguta? Koguta nie ma. Koguta nie ma, ale kocia do ciebie jest. Nie przyniosłeś koguta? Nie ma koguta na lodówce. Marcin. Boże. Nie możemy ludzi oszukiwać. Ja chyba zniosłam koguta na dół. Tak, wiem, jaki masz okrągły. A z boku? Nie ma koguta. Może zupę ugotowałam na tym kogucie. Dobra, nie jest ważne. Kogut zginął. Kogut chyba poszedł gdzieś. No jest ten kogut? Będzie kogut? Czy będzie kogut? No coś się chyba Marcin się po drodze do kuchni gdzieś zabłądził. Za chwilę będzie rozwiązanie konkursu, który nadal trwa. Napisałam sobie na kartce, żeby nie zapomnieć, że mam rozwiązanie, bo poprzedni konkurs rozwiązałam 3 dni, jak się zakończył, za co ogromnie przepraszam. Staram się pilnować, panować nad sobą i naprawdę staram się dotrzymywać obietnic. A propos Domu z Papieru, to tak, właśnie oglądaliśmy wczoraj ostatni odcinek trzeciego sezonu Domu z Papieru. No i bardzo jest nam przykro, jeżeli macie i polecacie jakiś fajny film. Tutaj pani z Domu Pogrzebowego, wiem, że ona bardzo fajne rzeczy ogląda. Umówiłam się z nią, że mi coś podsunie fajnego. Także tak, mam nadzieję, że... Nekromancji na przykład.
Oj, no niekoniecznie takie, ale coś fajnego na pewno podsunie, bo już nieraz podsunęła fajny temat. A propos kodów rabatowych, bardzo dużo mamy pytań o kody rabatowe. Słuchajcie, słuchajcie. No wszyscy słuchajcie. Wszyscy słuchajcie. Kody rabatowe, zawsze jakiś się kod rabatowy znajdzie. Jeżeli nie możecie nigdzie znaleźć, to walcie tu do mnie, piszcie, ja zawsze każdemu dam jakiś rabat. Tak? Zawsze tak. Jakiś rabat dostaniecie. Ale jeżeli widzicie gdzieś nasze rzeczy u osób, gdzieś na story pokazują, czy gdzieś tam coś otwierają, pokazują jak mamy zapakowane rzeczy, to pytajcie ich o kody, bo bardzo często jest tak: o, dzień dobry, witam, gratuluję, Filipek, pierwsze kroki, jejku, jak się cieszę, bardzo się cieszę. Nareszcie będzie ściągał wszystko. To w tej dyni? Tak, w tej dyni, dzisiaj zasuwał, super, bardzo się cieszę. No i co, znowu przyszła i rozproszyła mnie. Kod rabatowy można znaleźć zawsze na Paragonie, jest drukowany kod rabatowy. Jeżeli macie od nas Paragon, to przy następnych zakupach możecie skorzystać z tego kodu rabatowego. I na tym Paragonie jest taki kod rabatowy na chyba 10%, tak? 10% na wszystkie zakupy. No i co, no i osoby, z którymi współpracujemy, zawsze są w posiadaniu takich kodów rabatowych. Z reguły jest to 15%. Na dzień dzisiejszy są kody rabatowe w obiegu, że tak powiem. Także jeżeli nie możecie znaleźć, to pytajcie, zawsze jakiegoś asa w rękawie mam. Często mówisz także. Także? Bo ty nic nie mówisz, to ja używam takiego przerywnika, żeby nie mówić wulgaryzmów, to chyba wymyślam sobie na dzisiejszy wieczór także. Aha, no dobra. Przeszkadza ci to bardzo? Będę z tym żył. Bardzo się cieszę. Ta kartka już była. Jaka cena? Wysyłamy. Tutaj tak. Nie obawiajcie się, Małgorzata, jeżeli chodzi o zamówienia, jest bardziej skrupulatna niż jeżeli chodzi o tej karteczki z. No bo te kartki to są przecież sprzed 4 live'ów. Stwierdziłam, że po co mam robić nowe, jak możemy się powtórzyć. Przecież nikt nie będzie pamiętał, co mówiliśmy ileś tam lat temu. Także tutaj mam nawet napisane na tej kartce, że chodzą słuchy, że nagrywamy live'y wcześniej. No tak, no takie chodzą słuchy. Tak, zgadza się to. Ten live nagraliśmy 6 lat temu i dlatego dzisiaj jest... Dlatego tak dobrze wyglądamy. Dlatego tak wygląda. się wygląda. Koty mamy 3, to jeszcze też powtórzę. Dynia jak kogut na szczęście. Właśnie, założyła bodziaka z dynią i Filip poszedł. No widzisz? I tak czas zasuwa, że jeszcze mam chwilę nadzieję, i będziemy się bawić. Mam nadzieję, że to nie przez to, że go gdzieś uciskał i chciał z niego się i uciekał. Nie, mam nadzieję, że nie. Koty mamy 3, to już pewnie ci, co oglądają, to wiedzą. Mamy 2 Brytyjczyki, jeden krótkowłosy, drugi długowłosy, czyli Manio, Lucek i jest jedna Ruska. Ruska to jest Luna. Kochane koty. Zawsze mieliśmy psy, teraz mamy koty. Z wiekiem wszystko się zmienia, dlatego nigdy nie wolno mówić nigdy. Bo ja kiedyś też tak mówiłam i nie lubiłam bardzo od sąsiadki kota. A ja ostatnio miałem pomysł na pieska. Tak, Marcin miał zajawkę na pieska. Ale ja sam sobie go wybijam z głowy. Paznokcie. Wiesz co, te paznokcie to sobie zrobiłam na biegu na Filipa przyjęcie. I tak jeszcze są. No, jeszcze działają. Dzięki, Monia. I co? No i żaden z kotów nie jest u nas zatrudniony. Żeby nie było, bo też ktoś mówił, że koty w pracy... Słuchajcie, no my mamy taki komfort, że koty są u góry. A że często tu, gdzie mieszkamy, a że często pokazuje coś, co się u nas dzieje, no to koty są takie fajne, że się bawią, no więc pokazuję wam te koty. Także to nie jest tak, że koty u nas pracują, broń Boże, tak nie jest. Koty nie mają wstępu do magazynu, do pracowni, nie wchodzą tam. Mogłyby coś robić. Koty. Na dobrą sprawę mogłyby coś robić, ale nic nie robią. Także tak. No i co wam jeszcze poopowiadać? Też pytacie o te brokaty. Brokaty się błyszczą tak. Chyba widać, nie? Bo tak jest, powiem wam, że bardzo ciężko jest ten brokat pokazać na zdjęciu. Dlatego też w naszej ofercie tych brokatów nie ma. I tak ja gdzieś tam na story przemycam informacje o tych brokatach. Jeżeli zamawiacie, jeżeli to taki napiszecie... towar spod lampy.
Taki to jest towar z wyższej półki. Jeżeli napiszecie, że chcecie brokatowy w uwagach, to taki też dostaniecie. Bo tak jak mówię, naprawdę, no super, dzięki, że widać. To wiesz, no, naprawdę na zdjęciu nie da się tego uchwycić. I wiele, wiele rzeczy jest takich, że nie, tak jak na przykład złoto bardzo trudno jest uchwycić na zdjęciu, a realnie dużo brokat nie schodzi. To nie jest taki brokat, który się sypie. To jest takie, wiesz co, to są takie zatopione drobinki i nie, nie schodzi. Naprawdę nie schodzi, on się fajnie trzyma. Te brokaty, które się sypią, to jest zupełnie inna folia. To jest troszeczkę inaczej drukowane, jeżeli chodzi o techniczne. No, sprawy. Ewa tutaj potwierdza, że nie schodzi, bo Ewa ma. Chyba Ewunia masz dla Amelii, z tego co pamiętam. Boże, co ja te przeczytałam. Daj mi powiedzieć. Proszę bardzo. Te brokaty, które się sypią, technicznie to wygląda w ten sposób, że najpierw się nakłada warstwę kleju na odzież, później się sypie brokatem, ten brokat zostaje na odzieży, resztę się usuwa. Tak to technicznie wygląda, jeżeli chodzi o wysoki nadmiar. Nadmiar się zrzuca tego brokatu. No, i to jak zobaczycie, jeżeli nawet jest do kitu klej, to odpada. Niekoniecznie. Nawet jak jesteś w sieciówce, w sklepie i poruszasz taką bluzkę, która jest nabrokatowana, to się sypie. No przecież o tym mówię. No to się sypie. Po prostu nadmiar tego brokatu spada. A jeżeli jest jeszcze tanio zrobione, po taniości. My robimy to inną techniką i to się nie sypie. Naprawdę się nie sypie. Można suszyć w suszarce, można myć w zmywarce. Nie myjcie w zmywarce ciuchów, to nie jest mądre. Mój znajomy kiedyś wyprał sobie buty w zmywarce, co prawda się wyprały, no ale to nie był dobry pomysł. Nie? Nie. Dziękuję Ewunia, cieszę się, że pierzesz, suszysz, używajcie zdrowo, bardzo się z tego cieszę. Co jeszcze, czy są jakieś pytania? Najprzyjemniejszy moment, taka chwila ciszy. Bo pytania były wcześniej, ale tu powinien być jakiś licznik czy zegarek. Nie ma nic takiego. No bo ile już live trwa? Nie mamy zegarka, bo jak się włącza live'a, to nie ma, chowa się ta u góry i nie wiadomo, ile to trwa. I ja muszę rozwiązać konkurs i. No jest za 10:10. Ojejku, to my tyle gadamy? Skąd pomysł na nazwę? To wiesz co, powiedz skąd pomysł na nazwę, skoro jest takie pytanie. Firmy oczywiście, no tak domyśliłam się. Dobre, fajne pytanie. Nazwa firmy wzięła się od mojego nazwiska, moje nazwisko Marcin Dejneka. Ale bym powiedziała skąd chyba od przezwiska, bo w szkole na niego tak wołali, tak? Ale teraz nie wołali dlatego, że tak wołali, tylko dlatego, że tak się nazywam. Ale nie nazywasz się Dejna. My z tym piłkarzem Dejna nie mamy nic wspólnego. Nie. Nazwa jest od nazwiska Dejneka. Tak, zgadza się. Nie ma pytań, ale uprzedzam, że w maju będę zamawiać kolejną metryczkę. Wow! O, gratulacje. Natalia, znalazłaś dawcę. Przepraszam, to był cienki żart. Przepraszam. Ale Natalia wie, o co chodzi i my obie wiemy, o co chodzi. No to teraz pilnikę trzeba sprawdzić. Ale na pewno nie. Dziękujemy bardzo. Słuchajcie, no kończymy, bo co? No trzeba znaleźć jakiś serial. Zobaczcie, on ma ten. Zabrałeś mi tą nakładkę. Czachadymi. No, nakładkę mi zabrałeś. Pomrugaj oczami, pomrugaj. Nie ma już tych motywów. O, faktycznie, lata. Oddaj, bo mam taki lichy ten. Nie, to wybiera tych. Co? Tych nie mam pudru, daj. Daj mi to. O kurczę, ale on mi ciągle zabiera jak rzęsy, jest taka fajna. Jak się to nazywa, cholera, no ta nakładka, że jest ładny taki make-up zrobiony i takie rzęsy, to jemu zawsze dolepi te rzęsy i wygląda lepiej ode mnie. Sugerujesz, że zawsze brzydkiego bierze na warsztat? A może to tak jest. No to ja nie chcę być. No to jakieś pytanie, przeczytaj, możesz przeczytać, pokaż, że umiesz czytać. Dobra, hassa, a ja planuję taką zamówić w styczniu, chyba że Marka zaskoczy mnie w grudniu. No, to pięknie. No to pięknie. To proszę się przypomnieć. Filtr, właśnie, dziękuję bardzo, dziękuję. To się nazywa. Proszę filtr. Się przypomnieć, to tam Gosia coś od siebie da. Właśnie. Da. Coś tam zawsze, coś dorzucę. No to co, my idziemy szukać jakiegoś serialu na wieczór, a tak szczerze mówiąc to idziemy pracować, bo musimy jutro zrobić przesyłki. Zobaczcie, on jak mruga, patrzcie, jakby mu woda sodowa do głowy uderzyła, zobaczcie. Tak. Pomrugaj Marcin, popatrzcie.
To jest niesprawiedliwe. Ja sobie wybrałam ten filtr, a ty go masz. Wiesz, jak w piosence. Tak, Adymi. Ja też chcę mieć. Zobacz, nie mam filtra. Możesz się przysunąć i oddać. Dobrze, już teraz możesz ten. No teraz nie mam. Nie, zabrałaś. Teraz mnie teraz dymi. To jest jedno. Te filtry są chyba jednoosobowe, wiesz? Dobrze, nudzisz, ludzie nic nie piszą. No, no wiemy, że jest filtr, no wiemy. No to co, żegnamy się tak jak to klasyka już, jak Teletubisie. Papa. Bardzo się cieszę, że byliście, bardzo nam było miło. Live bardzo spontaniczny, na, tak jak mówię, 2 tygodnie żeśmy się zbierali, żeby coś mądrego wam powiedzieć. No cóż, znów się nie udało. Znowu się nie udało, ale bardzo miło było się z wami zobaczyć. Bardzo dziękujemy. Jak oglądacie Netflixa, jakiś macie fajny serial, podsuńcie temat, bo naprawdę jest mi bardzo smutno, że nam się skończył serial i nie mamy co oglądać. Także będę bardzo wdzięczna za wszystkie pomysły z tytułami na Netflixie. No to co, życzymy wam cudnego wieczoru. Nie jest jeszcze tak późno. A tym bardziej nie może być późno, bo ja muszę rozwiązać konkurs, więc muszę teraz wziąć jeden telefon, drugim telefonem nagrać i już się ten. A co już powiedział, że co? Rozwiąż konkurs, bo i tu 3 kropki są. Okej, no to idę rozwiązać konkurs. Powiem wam, że nie jest to proste, jak się nagrywa telefon telefonem, bo scrollujesz jednym palcem, patrzysz przez drugi telefon i takie to jestem. No, trochę skomplikowane. Chcą wyniki, a nie żebyś opowiadała. Ale ja nie nagrałam jeszcze. Teraz pójdę, wezmę ten telefon, nagram tamten telefon i będę mogła opublikować wyniki. A co z osobami, które dodały po 10 komentarzy? Już tłumaczę. No więc tak, sytuacja wygląda tak, ponieważ sporo osób, powiedziałam parę dni na story, że usunę te komentarze, co się dublują, co są podwójne. No więc tak, ponieważ okazało się, że jestem bardzo nie w porządku, jestem, nie powiem oszustka, ale nie jestem w porządku, ponieważ nie powiedziałam o tym, ani nigdzie nie napisałam, że tak będzie, że usunę te komentarze. W związku z tym, w tym konkursie nie mogę usunąć żadnego komentarza. Tak obiecałam i tak muszę zrobić. Mimo, że mówiłam co innego, to nie usuwam żadnych komentarzy, scrolluję do oporu, gdzie się mój palec zatrzyma, ta osoba otrzyma nagrodę w postaci body lub koszulki, tak jak jest to powiedziane na tym filmie. Ale będzie w przyszłym tygodniu następny konkurs i powiem na następnym konkursie, już zaznaczę to, że to jest też dla mnie nauczka, wiecie, że takie rzeczy trzeba mówić. Ja nie lubię regulaminów, nie lubię takich rzeczy z tego względu, że to nie ma być takie sztywne. Słuchajcie, ja nie jestem gwiazdą, celebrytką, która robi konkurs i wiecie, i tu regulamin, trzymamy się zasad. Nie, to bardziej ma być takie dla zabawy. Tutaj to nie chodzi o to, że walczymy o coś. Nie, to tak nie lubię takich rzeczy. Ale skoro już gdzieś to tam takie, wiecie, wyszło, no to nie mogę teraz zrobić, że tak powiem, z gęby dupy. Przepraszam bardzo za wulgaryzmy. I zrobię tak, jak obiecałam w filmie, czyli nie usunę żadnych komentarzy, będę scrollować i mam nadzieję, że wygra osoba, która nie zamieściła ich 50, a 1. Także trzymajcie kciuki, życzę powodzenia wszystkim oczywiście. Chciałabym, żeby wszyscy wygrali, ale wiecie, że nie jest to możliwe, tak jak nie jestem w stanie wysłać wszystkim. Nie jesteśmy, bo to my jesteśmy przecież. Ty też tu jesteś. Tak. Jeszcze jesteś ze mną. No i co? No to dziękujemy, żegnamy się jak Teletubisie. Cudnego wieczoru, ja się biorę za losowanie. I no i tyle. Jeszcze wam powiem coś pewnie. Za losowanie, a za rysowanie? Marcin będzie rysował, bo musi pracować. Tam są takie wielkie 3 projekty, które musi dzisiaj dokończyć. A ja losuję. No i jeszcze do was przemówię. Cudnego wieczoru jeszcze raz. Dziękujemy bardzo, że byliście. Spróbujemy zakończyć tego live'a tak poprawnie, jak to przystało na profesjonalistów. Kogo? Profesjonalistów. Marcin, trzeba nacisnąć, żeby zakończyć. To ja mam nacisnąć. No zakończ. No i co? I nadal jest.